Witam w kolejnym specjalnym materiale. Jak to jest? Dlaczego mówię jedno, a czasem robię drugie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w którym są indeksy giełdowe, forex, surowce, obligacje, a nawet dwie strategie dla Bitcoina, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail jest poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać specjalną wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. A więc zaczynamy. Jak to jest? Dlaczego mówię jedno, a czasami robię drugie? Ten prowokacyjny tytuł to spostrzeżenie. Nasunęły mi się komentarze, które widzicie teraz Państwo na ekranie. Komentarze użytkowników po tym, jak tydzień temu doszło do gwałtownego spadku indeksów giełdowych, ponieważ czynnik losowy zadecydował, że inwestorzy wpadli w małą panikę. Już nieważne o to, jaki był pretekst, natomiast komentarze sugerowały to, że się pomyliłem, że mówię o tym, że rajd Świętego Mikołaja ma być do końca roku, a tutaj indeksy giełdowe spadają. I moim zdaniem należy wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to jest istotne, bardzo ważne i moim zdaniem, jeżeli ktoś chce przetrwać na rynkach finansowych, to musi zmienić nastawienie. Nie może zakładać, że tylko jeden scenariusz będzie realizowany. Nie może ślepo wierzyć w prognozy, w jakieś tutaj nastawienia, wierzyć tylko w swoją pozycję, obstawiać tylko i wyłącznie jeden kierunek. Trzeba być elastycznym. Co prawda, oczywiście, jak widzicie Państwo, mottem tego kanału jest to, że to jest subiektywny mój punkt widzenia, czyli przedstawiam Państwu moje spostrzeżenia, jak ja widzę na podstawie swojej intuicji i 20-letniego doświadczenia na rynkach finansowych, co się moim zdaniem wydarzy. Natomiast w moim portfelu czasami może dojść do zupełnie innych zmian. Mogę zupełnie robić coś innego w portfelu niż mówię i to nie zależy od tego, że ja chcę kogoś wprowadzić w błąd, tylko i wyłącznie dlatego, że w moim portfelu ja reaguję, a nie prognozuję. Tam są pozycje, które reagują na zmiany ceny. Więc jeżeli nastawiam się na wzrost, a tutaj rynek mówi, że będą spadki, no to ja przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kieruję się sygnałami, które płyną z mojego portfela i dokonuję tych transakcji pod to, co się dzieje na rynku. Natomiast moja intuicja może mi mówić, że będzie coś innego i mogę nastawiać się, że będzie realizowany inny scenariusz. Najważniejsze jest to, żeby być elastycznym i dopasowywać się do tego, co się dzieje na rynku, żeby przetrwać trudne chwile. A to, co się wydarzyło tydzień temu, czyli pod koniec listopada, bardzo jasno i dobitnie pokazało, że warto stosować taką metodę inwestycyjną, która nas zabezpieczy w sytuacji, kiedy nasza prognoza, nasze nastawienie będzie zawodziło, kiedy rynek będzie sygnalizował zupełnie inny scenariusz. I wyniki portfela bardzo dobrze to pokazały, ponieważ okazało się, że świetnie byliśmy zabezpieczeni, byłem zabezpieczony przed tym, że realizował się scenariusz zupełnie odmienny od mojego mentalnego nastawienia na to, że będzie rajd Świętego Mikołaja, że indeksy giełdowe będą rosły w końcówce roku bez praktycznie korekty spadkowej. Więc ta moja metoda inwestycyjna w moim portfelu świetnie zadziałała i sobie bardzo dobrze poradziła w sytuacji zupełnie odmiennej od tego, co wieszczę na łamach tutaj na mojego kanału, cały czas obstawiając rajd Świętego Mikołaja, czyli wzrosty indeksów giełdowych, a tutaj w rzeczywistości było tak, że indeksy giełdowe spadły. Więc te komentarze, które zostały zamieszczone powyżej, ja bardzo dziękuję tym, którzy je napisali, ale moim zdaniem one sugerują, że osoby, które napisały te komentarze, no, muszą się zastanowić, czy mają dobre podejście do rynku, ponieważ nastawienie tylko i wyłącznie na jeden scenariusz bardzo często zawodzi, a ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że rynek jest pełny nagrobków, jest wielkim grobowcem tych wszystkich, którzy byli święcie nastawieni i przeświadczeni, że mają rację, że oni mają tutaj, że oni, ich punkt widzenia będzie realizowany i że będą się upierać przy swojej pozycji, nawet kiedy rynek będzie sugerował zupełnie coś innego. Moja filozofia jest zupełnie inna. Oczywiście zobaczcie Państwo, ja nie posiłkuję się żadną analizą techniczną, żadnymi prognozami, nie bazuję na żadnych wskaźnikach, oscylatorach technicznych i innych takich rzeczach, które są pochodną ceny.
ponieważ ja cały czas bazuję tylko i wyłącznie na tym, jak zachowuje się czysta cena, czysta cena. Tylko to mnie interesuje, żadne inne otoczki rynkowe nie są w stanie zmienić tego, co się dzieje w moim portfelu. Chociaż oczywiście mam swoje zdanie. Jeszcze raz podkreślam, motto tego kanału to jest subiektywny punkt widzenia, który powinien dać Państwu odpowiedź na pytanie, jakie jest mentalne nastawienie tego, który to mówi, czyli moje. I oczywiście zakładam, że w dużej ilości przypadków nie będę miał racji, będę się mylił, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ portfel ma za zadanie zabezpieczyć nas w sytuacjach, kiedy nie będziemy mieć racji. Oczywiście powinien dać dobre wyniki, kiedy będziemy mieć rację. I na tym to polega, żeby nie przywiązywać się do swojego view, do swojego punktu widzenia dotyczącego rynków na trwale, żeby być elastycznym, żeby się dopasowywać do sytuacji, która ma miejsce na rynku. Jak wiecie Państwo, nie obchodzi mnie, czy na rynku będą wzrosty, czy nie obchodzi mnie, czy będą spadki, czy będzie trend boczny, ponieważ ja reaguję, a nie prognozuję, staram się wychwycić średnio-długoterminowe ruchy, a w portfelu krótkoterminowym te krótkoterminowe impulsy cenowe. I to mnie najbardziej interesuje. Jestem cały czas w rynku. To znaczy, że te pozycje albo obstawiają wzrosty, albo obstawiają spadki. Nie ma czegoś takiego jak brak pozycji, pozycja out. Nie ma czegoś takiego w moim portfelu w dużej ilości przypadków. Natomiast co jest także niezwykle istotne, to, że w moim portfelu transakcji stratnych jest wyraźnie więcej niż transakcji zyskownych, ale pomimo tego, że tych transakcji stratnych jest więcej, to portfel cały czas zyskuje na wartości, ponieważ staram się wychwycić te impulsy, trzymać się, jeżeli one rzeczywiście przynoszą korzyści. Staram się zarobić na zyskownych pozycjach tak, żeby odrobić wszystkie straty z tych stratnych pozycji, plus dodatkowo zarobić na ten bufor, który nie tylko zabezpieczy nas przed kolejnymi spadkami, ale także da dodatkową stopę zwrotu, która będzie satysfakcjonująca. Dodatkowo, co jest niezwykle kluczowym czynnikiem sukcesu, to jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja. Mam swój portfel krótkoterminowy i oczywiście średnioterminowy, który stara się wychwycić średnio i długoterminowe ruchy na aktywach. A w portfelu krótkoterminowym mam dywersyfikację dodatkową o 5 klas aktywów. Mam dodatkowo w portfelu te 5 klas aktywów podzielonych na około 30 różnych instrumentów finansowych, na których dokonuję transakcji. Jak już powiedziałem Państwu, jestem cały czas na rynku na tych pozycjach. No i staram się wychwycić te trendy, które będą korzystnie działały dla portfela. I patrzę, który rynek się zsynchronizował, a który się nie zsynchronizował z trendem, z rynkiem na wynikach mojego portfela. No i zobaczcie Państwo, ten listopad, który się wczoraj skończył, był bardzo korzystny dla portfela. Naprawdę, wyniki były fantastyczne, wyśmienite, jestem z nich bardzo zadowolony. Szczególnie dobrze poradziły sobie indeksy giełdowe, które wyraźnie tutaj dają dodatnią kontrybucję do stopy zwrotu. Dodatkowo oczywiście Bitcoin kontynuuje swoją dobrą pasję. Pary związane z jenem także zachowują się rewelacyjnie. No a na drugim biegunie zachowuje się na przykład amerykańska obligacja, która cały czas jest rozsynchronizowana z rynkiem, to tam straty są coraz większe. No ale oczywiście nie przejmuje się tym, nie fiksuje się na tym, że na obligacjach cały czas tracę, ponieważ myślę, że te zyski z innych instrumentów, na których są zyskowne transakcje, pokryją te straty z nawiązką i nie muszę się zastanawiać, nie spać po nocach, że na przykład tutaj amerykańska obligacja mi cały czas traci na wartości praktycznie już przez cały rok. Nie muszę się na tym fiksować i to jest wielka zaleta dywersyfikacji inwestowania portfelowego, że nie trzeba być naprawdę zafiksowanym na jeden instrument, nie spać po nocach, obgryzać paznokcie ze strachu. Nie trzeba się na tym, nie trzeba się zastanawiać, co będzie dalej i dokonywać nerwowych, chaotycznych ruchów, które zawsze prowadzą do bankructwa, do po prostu katastrofy finansowej. No i oczywiście, co jest istotne, bardzo ważne, wyniki te historyczne nie dają gwarancji, że się powtórzą w przyszłości. Tak to jest właśnie na rynkach finansowych. Super są na razie wyniki, ale może tak być, że w grudniu będzie gigantyczna stopa zwrotu ujemna, będzie wielka strata. Może tak być, że wszystkie rynki się nagle rozsynchronizują z portfelem i,
i będziemy świadkami, będziecie Państwo świadkami, jak tracę na swoich inwestycjach. Kto wie, tak może być oczywiście. Natomiast no te wyniki historyczne, czy to podczas wzrostu, czy też spadków różnego rodzaju klas aktywów, sygnalizują, że szansa na to jest ograniczona. Może się tak wydarzyć, nie musi się tak wydarzyć. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych interwałach czasowych. Sądzę jednak cały czas, że grudzień będzie pozytywny dla rynku ryzyka, że tutaj jednak te rajdy Świętego Mikołaja będą kontynuowane. Będziemy oczekiwać na to, co się wydarzy na samym początku przyszłego roku. Mogą już wystąpić pewnego rodzaju przetasowania i oczekiwania na to, co się wydarzy na początku przyszłego roku, kiedy będą budowane portfele na cały poprzedni rok. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Jeżeli się będzie materializował ten pozytywny scenariusz, no to wtedy myślę, że cały rok zakończy się dla portfela bardzo dobrym wynikiem. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, i ten skrajnie negatywny, i ten skrajnie pozytywny. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast no, na razie bufor, który został wygenerowany na portfelu w całym tym roku, sygnalizuje, że jest duże prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrego wyniku w tym roku, a małe ryzyko, że dojdzie do gwałtownego tąpnięcia i ucięcia znaczącej ilości tych dodatnich stóp zwrotu, które zostały wygenerowane. Jak będzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do tego, żeby wysłać specjalną wiadomość. Adres e-mail podany poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać specjalną wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i życzę miłego dnia.